Mam przeczucie, że w tej dolinie tam na dole możemy coś znaleźć. Jeszcze do teraz i ja nie wiem, co to jest. Oko kamery też tego pewnie nie pokazuje. Strzelajcie, co to może być. Sprawdzam dołek. Skupiłem się na tej monecie. Patrzę, jest tu jeszcze jeden sygnał. I to dosyć taki mocny. Mistrz kuchni Ewelinka. Gesslerowi robisz konkurencję. Myślisz? Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Jesteśmy w miejscu, powróciliśmy w miejsce, gdzie znaleźliśmy skarb trzech łyżek. Mamy przeczucie, że znajdziemy tutaj jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zostańcie z nami do końca. Guzik. A skąd wiesz? Może bo widzę. A cycek ma od tego, od zawieszania? Dokładnie, przegotuj w trawce. Przeczyścić. Paskudny teren, gliniuch, dużo. Naprawdę. Pochwal się tym guzikiem. Ale chyba czysty. Czysty, ale następny sygnał będzie na pewno lepszy. Stary korzeń. Bardzo stary. I może być też coś ciekawego. Ale co to jest? O, mam to już tutaj. Sygnał taki łamany, ni to na żelazo, ni to na kolor. No i co to jest? Gdzieś to spa... A, jest. Stara łuska. Stara łuska. A myślałem, że coś ciekawszego. Pewnie następny sygnał przyniesie jakiś większy skarb. Oglądajcie dalej. U Krzysia tylko łuska, a u mnie aż 2 złote z jagódkami. Z jagódkami. Takie trochę te aluminium nabrało. No to wyobraź sobie, jak podkopałam dołek i zobaczyłam te złote kolory. A pokaż drugą stronę. Obsyfione, nic nie widać. Cały urok poszukiwań. Zawsze nie wiesz do końca, co wyciągasz. Ale jeszcze jedna rzecz mnie ten... Przeczyściłem trochę. Widać troszkę lepiej. O, proszę. A ty co masz jeszcze? No jedna rzecz mnie ciekawi. Znalazłam w 2 dołkach niedalekich od siebie takie coś. Znalazłam jeden, to go wywaliłam, no. Ale kawałek dalej znalazłam drugi. A lawnyki. Natomiast cholera wie, wiesz co, do czegoś tam służyło. Może pęczkowane było drzewo w lesie. Ciężko mi powiedzieć. Takie małe kółeczka. Z mojej perspektywy wyglądasz, jakbyś miała okulary. Niech to będzie, że to są okulary. Mam przeczucie, że w tej dolinie tam na dole możemy coś znaleźć. Mapa pokazuje, że to było skrzyżowanie dróg w tej dolince. Także udamy się na dół. Zobaczymy, czy przeczucia potwierdzą się. Jednak intuicja mnie nie myliła. W tej dolince mam pierwsze sygnały. Zobaczcie co. Jakiś metalowy element, śruba. Dwa denka od łuski. 2 dupeczki od łuski myśliwskiej. No i oczywiście kulka aluminiowa. A tutaj walczę i szarpię jakiś drut stalowy. Zobaczymy, jak długi i co to jest. Ale jak daje? Podsłuchujemy. Ptaszka jak sobie puka w drzewo. Dzięcioła. Nie widać go, a słychać. Puk, puk, to ja Ewelinka. Stuk, puk, to ja Krzysztof. Ale chyba wyczuł, że nasukujemy go, bo przez to. Przez to. Jest i monetka w tej dolince.
Zobaczcie co, obstawiajcie co to za moneta. Jeszcze jej nie przyczyściłem. Zobaczcie, to jest jedna strona. Jedna. Przerzucam na drugą stronę. Jeszcze do teraz i ja nie wiem co to jest. Oko kamery też tego pewnie nie pokazuje. Strzelajcie, co to może być. Chodź kochanie, zobaczysz co znalazłem. W sumie jeszcze sam nie wiem co to jest. Nasza dolinka, dolinka szczęścia. Przytrzymaj kamerę, nagraj mnie. Tak to oto wygląda. I będziemy to próbować przeczyścić. Co to jest? Spa. Przepraszam, ale musiałem. Wytnie. Ale musiałem. Musiałem, bo nie mam nic do namoczenia. A jestem ciekawy, co to jest, żeby wam też pokazać. Jeszcze nadal nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Druga strona. To się wytnie? To się wytnie. Przecieramy. Przecieramy. I nie wiem. Prawdę mówiąc, nie wiem. Nie wiem, czy to będzie moneta PRL-owska, czy nie. Mam wrażenie, że widzę orła z okresu PRL i 2 i 0. Nie wiem, czy to samo widzicie. Spójrzcie. Może połóż na rękę. Czytelne, nieczytelne, cholera wie. To nie jest PRL chyba raczej. Na pewno nie. Przetrzemy. A może i PRL. Poczekaj, ja mam tutaj swoją magiczną szczotkę chyba wziąłem. Muszę się rozpasać, mówiąc naszym slangiem, czyli rozpiąć i wziąć magiczną maszynkę do czyszczenia monet, czyli kawałek pędzelka. Kawałek pędzelka. Przepędzelkuję to i zaraz zobaczymy. Powinny jakieś zarysy wyjść. Niepotrzebnie to śliniłem. No ale co zrobić? Jeszcze nic nie widać, a ta strona? No chyba tak nie doczyścimy. Nie doczyścimy, no ale zobaczymy. Nie doczyścimy, ale zobaczymy. Nie, ujawnił się orzeł. To będzie jakaś moneta z okresu PRL. Zżarta chyba z tej strony. Tak, jest to skorodowana mocno. No ale najważniejsze, że intuicja podpowiedziała, żeby zejść do tej dolinki, do tego skrzyżowania dróg i to się potwierdziło. To trochę tych perełków dzisiaj mamy. Trochę mamy. Coś tu się pokazuje. No pod kątem widać, że to jest orzełek. A serce mi biło, jakbym co najmniej znalazł stalara. Oczywiście klasycznie sprawdzam dołek. Skupiłem się na tej monecie, a patrzę, jest tu jeszcze jeden sygnał. I to dosyć taki mocny. Jest tutaj pod ziemią. Jeszcze nie wykopałem tego, bo cały czas mam sygnał. Zobaczymy co to jest. Nie, to nie to na pewno. Zaraz sobie tutaj to namierzymy. Tu jest trochę żelaza i też te żelazo maskuje ten sygnał. O, pewnie słyszycie też te chrupanie. Czyli coś jest głębiej. O. Rękawica. O, rękawica mi tu spadła. Sobie to kopniemy, bo to jest w tej dziurce. Już na pewno jest na wierzchu. Zaraz to sobie znajdziemy. Tutaj gdzieś jest. Zaraz to sobie no. O, mam to już w garści. Spadło. Patrzcie. Jest druga moneta.
ale tym razem złotówka. Czyli była dziesiątka i jest i jedynka z jednego miejsca. A teraz czas na ustawową przerwę podczas poszukiwań. 15 minut na regenerację, na kawkę. I czekoladkę. Tego to nigdy się nie odmawia. A człowiek niby na diecie. Pomóc ci? Nie, dziękuję. Tylko pochwalę się wam, jak ta czekolada bąbelkowa wygląda. Niam, niam. A pewnie jeszcze lepiej smakuje. Uwaje. Jest jastrząb, to też jest gołębia obrączka. A ty co masz ciekawego? Klamerkę. Klamerkę. A jeszcze z boku, obok obrączki znalazłem kulkę ołowianą, pocisk. Trochę niekulkowa. Trochę niekulkowa, bo zgnieciona. A to od czego może być? No chyba raczej nie od paska takie wąskie. Jest to od wszystkiego, od butów, od jakiejś torebki, zawieszki, od wszystkiego. Uniwersalna to była, nie? Pyk, pyk i jest komplet. Jest komplet. Kochanie, co taki smutny jesteś? Nie smutny, tylko głodny. A wiem, że dzisiaj robisz pyszne jedzonko. Pochwalimy się naszym widzom też, jakie wrapy zrobiłaś z tym, co już na patelni sobie tam leżakuje z mięskiem. Także oglądajcie do końca, a zobaczycie te pyszności, które dadzą energii i zadowolenie i uśmiech na twarzy, bo jak na razie fantów nie ma, konkretnych nie ma, a miały być skarby. Łyżki były, nic poza tym. Prawie ci nie widać w tych krzakach. A jak? Co tam kopiesz? O! Szczęście! Kuńska podkowa. Trochę szczęście. Widać, co ma farta w życiu. Ale to na naszej końcówce już. Ale czego końcówce? Poszukiwań. Poszukiwań. Dobra i podkowa. Do torby. Już mi się tam nic nie mieści. I tym oto akcentem kończymy na dzisiaj poszukiwania. Proszę, to twoje, bo to ty znalazłaś. Moje. Twoje, 20 groszy PRL. Który rok? Nie widać. 1949, bo to będzie prawdopodobnie miedzionikel. O. Palimy naszego Flintstona i jedziemy do domu na papu. Zabieram was do królestwa Ewelinki. Zobaczcie, co dzisiaj mamy po poszukiwaniach do jedzenia. Podpowiedz, jak ten farsz się nazywa? Farsz do... Pierś z kurczaka i warzywa na patelnię. Zawinę to w naleśniczki, zapiekę i... Będziemy jeść. Nie wiem, czy to tortilka taka, a takie wymyślone. A naleśniki oczywiście zrobię gdzie? Nie wiem, gdzie zrobisz. W termomiksie. Misz kuchni Ewelinka. Gesslerowi robisz konkurencję. Myślisz? No. Uspokójcie się. Oliwia z Panią też pomagają. Tak, chyba denerwują. Przetestujmy, czy dobre. Przetestujmy. Oceń. Smaczne. Cieszymy się, ale to wiesz, że już więcej nie zostaniesz, nie? Byście powiedzieli inaczej. Uśmiech bezsenny. Mama nakłada.
Jak się na to patrzę, to aż jestem trzy razy głodniejszy. Są nie dość, że kolory, to i smaki będą. Wrapy a la Ewelinka. Albo tortilki. Magda? Uczcijmy to minutą ciszy. Weź! Głuptasku. Jakie grubaski, nie? I siup na chwilkę, żeby się dwie sztuki podpiekły. Mam nadzieję, że dzisiejszy obiadek zrekompensuje Ci to, że dzisiaj na poszukiwaniach nie było żadnych skarbów. Oczywiście, kochanie. Prawdziwy skarb to Ty, moja kuchareczka. Nie będziesz już smutny, jak będziesz najedzony? A głodny jestem jak nic. Dziękuję bardzo. Ja również. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.